Prorzuciłem cię o to 2 minuty temu. Kurwa mać! Oje. Wszyscy jesteśmy brudantami. Nawet nie mogę wziąć tej kostek spalić. Dobra, ja w międzyczasie idę już do myśliwca, nie? Wstaję, zakładam kask. Takie syczenie jak ten się uszczelnia i przechodzę przez tą sekcję, gdzie nie ma tlenu. Okej. Do hangaru, żeby tam przymocować. Dobra, tymczasem efekt rzutu jest taki, że Rayer, dostajesz odpowiedź. Macie rację, ale co w tym momencie możecie zrobić i w tym momencie drugi strzelackich okrętów wybucha. Ej. I komunikacja się urywa. Znaczy może, nawet nie tyle wybucha, co po prostu nagle jego silniki gasną, tarcze przez moment jeszcze błyskają, po czym się wygaszają, przestaje strzelać i ogólnie rzecz biorąc robi się taki wielkim kawałem złomu dryfującym przez przestrzeń. No wiem, co robię. Tak. No dobra, to co dalej robisz? No to jak już zamontowałem, to ten. To odpalam silniki, otwieram hangar. Mówię, dobra. Trzymajcie się kciuki. Jeśli mi się nie uda, to pewnie wszyscy i tak tu zginiemy. Ja stoję taki oparty o tam framugę i macham ci. Dobra. Potrzebuję rzutu na metal, żeby bezpiecznie zbliżyć się, omijając ostrzał i działka przeciw mniejszym. Dobra, spoko. Więc jakby co, to oczywiście jak najbardziej korzystam ze swoich tych, jak to się nazywa, wszczepów i implantów, które dają mi te lepsze refleksy, żeby ten... Boże, jak to się nazywa? No, żeby sprawniej unikać tego ognia. I jeszcze ewentualnie proszę Ghosta, żeby ten obserwował na radarze coś, czego mogę przeoczyć. Ja cię obstawiam tymi działkami, w sensie w tym miejscu. Albo przykładowo coś takiego. Okej. Okay. No. Mówię, dobra, jesteś elfem, ale potrzebuję pomocy. Dobra, to najpierw Ghost get involved with metal. You rock. Nice. Dobra, więc to wygląda w ten sposób, że przez rant unika ostrzału z mniejszych dział umieszczonych w różnych punktach na takich zautomatyzowanych działek przeciwlotniczych. Umieszczonych w różnych punktach kadłuba. W pewnym momencie nie udałoby mu się uniknąć jednego, ale ostrzał z waszego większego okrętu niszczy to działko. Jesteście prawdopodobnie na tyle blisko, żeby być pod jego tarczami, nie? Spoko. To jeszcze ja rzucam? Tak. No, znaczy prawdopodobnie i tak będzie to albo częściowy, albo pełny sukces, ale dowiedzmy się, czy będzie częściowy, czy pełny. Pełny. No dobra, bombs away. Tak, nie, wiesz co, to wygląda tak, że muszę lecieć, że nie mogę dzwonić. To jest... Przestrzeń wokół mnie zamienia się w takie stałe ściany pocisków. Przez chwilę jestem w stanie w pełnej daka. Tak. Że jest dość taki, więc nie mogę dzwonić. Nie ma czegoś takiego, nie kłam. Dobra, już. Jest dość blisko, więc po drodze po prostu zamieniam formę myśliwca na mecha, żeby po prostu tak lotem ślizgowym chwycić tą bombę i ją przymocować do kadłuba i z powrotem zamieniam się w myśliwiec i odlatuję. Oto co możemy zrobić. Bum. Czy jesteśmy w zasięgu wybuchu? Nie, ja myślę, że jest ustawiony jednak timer, żeby dać wam chwilę czasu na odlecenie na bezpieczną odległość.
No dobra. Widzicie oślepiająco biały rozbłysk. Duża część energii odbija się od osłabionych tarcz zaawansowanego okrętu i przynajmniej na chwilę totalnie przeciąża generatory. Jednocześnie powodując tym większe obrażenia, tym większe zniszczenia w samym pancerzu. Widzicie mnóstwo roztopionego metalu, błyskawicznie stygnącego w próżni, dookoła gigantycznej wyrwy, którą udało wam się stworzyć. Do tego ostatni strzelackich okrętów wykorzystał moment, kiedy tarcze nie działały i zadał dodatkowo poważne zniszczenia, znaczy poważne uszkodzenia w części silnikowej i uzbrojenia. No dobra. Czy Gustaw i Mondo dalej znaczy uszczelniają, powstrzymują wycieki tlenu z naszego statku? Nie, wszystko jest już załatane. Co prawda, znaczy tak, możesz rzucić na odpowiedni swój ruch, żeby postawić z powrotem klołka, ale jeżeli uważasz, że jest to wystarczająco priorytetowe, żeby się z tym bawić, nie? I tak wiedzą, że tu już jesteśmy. Tak bym powiedział. No. Jakby nie patrzeć. Czy nadal... Znaczy... Ostatni strzelacki okrętu zadał obrażenia, dodatkowe obrażenia okrętowi eksperymentalnemu, tak go będę nazywał. Tak. Czy nadal jest wymiana ognia? W sensie, czy po prostu, że ten eksperymentalny jednak coś mu tam... Tak, ale po pierwsze w tej chwili skupiają cały ogień tylko na trawackim niszczycielu, a po drugie strzelają dużo słabiej niż wcześniej. To znaczy, w tym momencie jest trochę impas, ponieważ ani jeden, ani drugi okręt nie mają dość siły ognia, żeby zadać kończący cios. Dobra, ja tak patrzę na Gustawa, pod moim skafanem widać, że się uśmiecham. Ten okręt wygląda jak nowa, jak może Trove, jaskinia nowej technologii. Uwielbiam nowe technologie. I Federacja też będzie zadowolona. Gotów wpakować się do środka? Odpowiadam na to, jeżeli nie będzie tam próżni, to nie ma tego problemu. Ale moja zbroja nie jest przeznaczona do kontaktu. No bo ogólnie rzecz biorąc, sobie przypomniałem teraz, ja mam ruch, który nazywa się Cutting Edge i fluffowo on mi daje coś takiego, że interakcje z nowymi, nieznanymi technologiami przychodzą do mnie naturalnie. Że to jest tak fluffowo opisane. Czyli z zewnątrz nie wiem, co się dzieje, ale Mondo liczy na to, że jak wejdzie do środka i zobaczy bebechy ich systemów, to może jego instynkt naukowca da mu podpowiedź, co zrobić. No tak, to ma sens. Jeżeli będziesz mógł dobrać, żeby położyć łapy na jakichś ich technologii, to stanowczo będziesz mógł się czegoś więcej dowiedzieć. Dobra, to ja mówię, to tlen już nam nie ucieka, jest impas, jestem absolutnie pewien, że wszyscy będą bardzo zainteresowani w Federacji, co to jest za... W zasadzie ta dziura jest tak duża, że możecie tam wlecieć całym swoim statkiem. Yeah. No. A, w sumie też dobra.
to ja mówię, dla mnie nasza robota się jeszcze nie skończyła. Sugeruję wlecieć do środka, jak dostanę swe łapy, kawałek ich technologii, systemów, to jestem pewien, że coś mi się uda. Interakcję z nowymi technologiami mam w małym palcu. Gustaw się uśmiecha. Swoim, jest to slasher smile. W lewcie zacznie się ciekawsza część misji. Dobra, no to jeżeli nikt nie rzuci innej sugestii albo sprzeciwów, to zakładam, że pilot nam, czy piloci ze wsparciem Ghosta, to wlecimy w tą dziurę i gdzieś się zadokujemy. Okej. Okay. Znaczy zadokujemy. No, znajdziemy jakiś punkt. No dobra, udaje wam się wlecieć w... dotrzeć do miejsca, gdzie jest kombinacja pól siłowych i grodzi. Znaczy, jesteście w stanie w miarę wylądować i w miarę przydokować się, jest dość tlenu, żeby ci, którzy nie mają silt, nadal mogli się poruszać. Okej, okay, cool. Dobra. I to ja na pewno. Data recorder. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli znaczy jak jesteśmy gotowi do wyjścia, znaczy wychodzimy, jeżeli nic do nas z miejsca nie strzela, to plan Mondo na dowiedzenie się, gdzie mamy iść, to tak, jeżeli nie będzie czegoś, co próba skakowania czegoś, co wygląda jak terminal, jeżeli to będziemy widzieć, jeżeli nie będzie czegoś, co wygląda jak terminal, to próba, nie wiem, odłamania kawałka, może z wyniku strzału coś tam się poluzowało, żeby móc się do kabli dostać i wykorzystując swój research kit, nie wiem, mówię instynkt, podejście do technologii, próba przeanalizowania, aha, gdzie leci największa ilość energii, żeby, aha, zidentyfikować, gdzie są... Wiesz co, poproszę assessment. Okej. To będzie... tylko pytanie, czy będzie ekspertyza, interfejs? Ekspertyza bardziej. Okej. Okay. Może tym razem i wyjdzie. Jezus Maria. Teoretycznie, shit, czy data pointa trzeba deklarować przed czy po? Możesz po. Albo wspomniałeś, że mi dałeś jakiegoś data pointa na temat statku, tak, nie? Tak. Na temat technologii tego statku, więc myślę, że tutaj jak najbardziej pasuje. Okej, okay, to wydaje. Więc jest 7. Okej. Okay. Czyli coś interesującego, ale sam muszę zrobić to użyteczne. A nie, możliwie użytecznego, ale nie musi być. Aha. Albo ty mnie możesz zapytać. Okej, okay, jeszcze raz, co konkretnie próbowałeś się dowiedzieć? Tak, jeżeli jest terminal, a czy dowiedzieć się, gdzie są krytyczne punkty na statku, w sensie, nie wiem, na przykład mostek, generator energii, coś, co pozwoliłoby... No dobra. Jesteś w stanie stwierdzić, w którym konkretnie miejscu, znaczy w które konkretnie miejsce w tym momencie przekazywana jest większość energii okrętu. Okej. Okay. Znaczy w sensie wiem gdzie, ale nie mam informacji, jaka to jest sekcja. Tak, tak, tak. Jesteś w stanie wskazać drogę, ale nie masz pojęcia... Nie rozumiesz języka i nie jesteś pewien do końca, co znaczą różne oznaczenia, zwłaszcza, że nawet one nie są podobne do tralaskich.
Okej, okay. No to przekazuję wieści. Tak, mamy miejsce, gdzie idzie większość energii. Nie mam nazwy tego miejsca, nie znam tralackiego, plus tak przechylam głowę. Tralacki prawdopodobnie macie przetłumaczony, natomiast to nie jest tralacki. Właśnie, wróć, te symbole nie są tralackie. Nie mam pojęcia, jakie to są, więc... tak, miejcie się na baczności, ja jestem jeszcze bardziej zainteresowany, co tu się dzieje. No i wskazuję, znaczy... Mając te informacje, mogę robić za GPS, skierować. Cóż, reszta może mnie osłaniać. Właśnie, czy my w ogóle pokaż widzimy... Pokaż znaczki, może to jakiś język, który ja znam. No mogę na chwilę pokazać, ale... Te symbole, czy Ghost je rozpoznaje. Czy masz jakiś data point, który pozwoliłby ci to rozpoznać? Mam jeden data point, wiem o naukach. Nie pamiętam dokładnie, dlaczego to było nawiązanie. Okej. Okay. Raczej myślałam, że jeśli to są symbole na przykład tych zbuntowanych elfów. Zawracam. Takiego. Nie, ale wiesz co, okej. Okay. Coś, co moja przeszłość mogłaby pozwolić, żeby... Właśnie, podrzucę ci coś, ponieważ Eldarzy ogólnie rzecz biorąc są dość starą rasą, prawda? No, dość bardzo. Powiem w ten sposób. Spotkałeś się kiedyś z tymi symbolami, ale to było jakieś 100 lat temu w szkole, w związku z tym po prostu już nic nie pamiętasz. O, ale to znaczy, że na statku matce ktoś będzie mógł to rozpoznać. To ważne info, no to mówię, Mondo. Jak znajdziemy jakiegoś naukowca z mojej rasy, to... Na pewno to przetłumaczę. Ważne na razie nic na się na mnie przydające, tak mam raczej pod nosem. Ale to znaczy, że to nie są kompletnie nowe symbole, więc zawsze coś. Miałem się zapytać, jak wlecieliśmy przez ten otwór i teraz jesteśmy w tej sekcji, czy widzieliśmy w ogóle po drodze jakieś ciała? Tak. Nie są tralakowie. Ogólnie rzecz biorąc, to co nie zostało przerobione na pył, tak, to widzicie, znaczy w tych sekcjach, które zostały już trochę mniej zniszczone wybuchem, to widzieliście ciała martwych tralaków. Co więcej, kiedy robicie kolejny skręt, to widzicie właśnie grupę żołnierzy biegnących w waszym kierunku. Jak was widzą, to natychmiast unoszą broń i otwierają łodzi. Dobra, Gustaw, coś dla ciebie. Mamy chyba to są rebelianci. Okej. Okay. Jak zaczynają... Strzelać, to tankujemy! Co? A to może Ghost będzie strzelał z tego działka? Z jego działka? No przecież... A czy my nie lecimy tym statkiem? Mówię, nie, nie lecicie już statkiem. Wyszliśmy już z tego okrętu, chodzimy po wrogim okręcie. No wiem, ale że ta dziura była taka duża, myślałam, że wlecieliśmy cały czas. Tak, wlecieliście, wylądowaliście i dalej poszliście piechotą. A, to przegapiłam. Ja. To jak w takim razie, jak wyskakują jacyś kolesie, ten... zaczynają do nas strzelać, to biorę najbliższe zwłoki, używam ich jako tarczy. I... dążę do zwarcia. Tutaj. Co mnie minęło? Strzelają do reszty drużyny, bo się trzymasz z tyłu i bezpiecznie. Słuchaj. Nie jestem głupia. Więc zakładam, że na start... Brace for impact. Tak właśnie chciałem zaproponować, że... Ale to ponieważ masz jakąś osłonę, to startujemy z Major. Dobra. Chciałbym mu pomóc. No nie wiem. Nie ma potrzeby.
13 plus zmniejszasz o 2 poziomy, czyli rzeczywiście jakimś cudem udaje ci się nie zostać trafionym ani razu mimo pocisków świszczących ci koło uszu i kilkakrotnie uderzających w trupa, którego niesiesz przed sobą. Mhm. Ja go mogę osłaniać tam z tyłu. Okej. No i docierasz do rzeczywiście bezpośredniej odległości z przeciwnikami. Ok. Więc pierwszego z brzegu... Zrobimy tak, wbijam mu pod wątrobę ten... Twój kolec, łapię go tak, żeby się nim zasłonić i staram się puścić serię z jego broni po jego towarzyszach. Dobra, daj mi już poproszę Get Involved z Metal Ghosta, ponieważ daje ci dodatkową osłonę. Mhm. Rysia. Wait, to było do mnie, że mam rzucać, tak? Tak. Tak, nadal jesteś Ghost. Tak. Na Metal, tak? Tak. No kurde. Okej. Okay. To teraz Launch Assault Gustawa. Okej. Okay. Well. Oh well. Dobra. Twój plan działa w 100% dobrze i nie chcę mi się nawet dalej opisywać, jak bardzo ich rozpierdoliliście. W każdym razie wszystkich. No to Gustaw się odstosował. Ewidentnie. Dobrze, więc... Dobra, prowadź dalej? Albo może... Niech ktoś sprawdzi te ciała, czy coś z nimi nie tak. No. Czy koleś, którego... a nie, jego w sumie rozpierdolili, jak go używałem jako żywej tarczy, więc... Zostałem mu hasłami. No, więc wiemy, jaka forma dyplomacji na nich działa. Tak. Ja jestem cały czas na stelcie w tym moim płaszczu i tylko krzyczę w sensie do Gustawa, że świetnie ich rozwaliłeś. Tak jakby nie żeby połowa padła od moich czołów, tylko tak jakby za nich wszystkich rozwalił. Czy oni mają jakieś komunikatory? O właśnie, na pewno. Znaczy my mamy? Czy oni? Oni. Tak. Dobrze, więc... jeżeli jestem w stanie, to wysyłam wiadomość do nich pod tytułem Dzień dobry, zwoł mnie Nilbok, idę po was. Jezu. Porwałeś moją córkę. I don't know who you are. Jak jest jakaś wolniejsza chwila, to się pytam Ghosta, gdzie zostawił dziecko. No, na statku. A właśnie też na nią patrzyłam, że szłaby z nami, czy nie? Raczej nie. No tak, oczywiście. No, być może samobójczą misję powstrzymania pod niego okrętu. No właśnie, więc... Znaczy na dużym statku, nie? Pół decybela. Ucieknie. Pół decybela? Dobrze, ja też. Ja też, dobrze. Dziękuję ci serdecznie. Życzę ci miłego dnia. Ja też uważam, że pójście spać to dobry pomysł. Bo sam dajesz materiał. Draciu, nikt nie mówił o iściu spać. To głodny mu chleb na myśli. To bym się coś spał. Nie, Laura została na dużym statku, tak. To generalnie pewnie jest tak, że na tym kolonizacji nie ma jakoś specjalnie dużo większe szanse. Mieli. Ale większe. Większe, bo on jakby co zrobi tego jumpa, nie? No poza tym, że... To czy teraz już na pewno silniki się będą gotowe na jumpa?
Tak. A tutaj by się Laura nie przydała, nie? No ona jest od... naprawdę. Mówię, no, że... Patrzenia za nią. Cieszę się, że nie zachowałeś się nierozsądnie. Bo ten... Bo szczerze powiedziawszy, to taka para elfi, ten rodzic, ludzkie dziecko, to jest tak trochę rzadko spotkane. W sumie nie wiem, czego się spodziewać. Patrzę na niego, jak na debila. Nierozsądnie. Dziękuję. Dziękuję, to chyba najmilsza rzecz, jaką słyszałem z twoich ust. Pytanie. Muszę się poprawić, skoro tak to zinterpretowałeś. Chyba teraz Edge. Elfie. Prawie się uśmiecham, tak jeden kocik moich ust lekko drga w górę. Postaw, co chciałeś powiedzieć. Chciałem się spytać, czy jakie broni oni używali i czy ten jest ona w jakiś sposób blokowana z użyciem przez nas? Nie, mają futurystyczne AK-47. Okej, no to biorę jeden z nich. Okej. Tutaj. Ja mam pomysł. Może co by na to, że zanim wpierdolimy się w kolejną pułapkę, tudzież masę tralaków strzelających do nas, to wyśle Azora na zwiad. Ja w sumie po to go mam. To z grubsza bardzo dobry pomysł, prawdopodobnie nie będziemy mieć przeciwko. Bomba. No to mój pies spawnuje się nagle obok, jak sobie przypomina mojego istnienia. No nie, no bo ja jedno z tego. Tak działają chowańce, nie? Tak, dokładnie, no. Nie, on sobie pewnie tam skakał, bo on chyba wszystko, a po tym tym trzymam go do przodu, żeby jednak nie wpaść drugi raz na to. Dobra. Razem czyli w miarę bezpiecznie i bez problemu docieracie, być może po drodze jeszcze zaskakując jedną grupę żołnierzy, do miejsca, które znalazł Mondo. Już będąc na miejscu, Mondo jest w stanie odgadnąć, że to przy czym z Furią pracuje grupa inżynierów osłonianych przez dużą grupę żołnierzy, którzy jeszcze was nie spostrzegli swoją drogą, to napęd FTL tego okrętu. A to oni nie mają tego? Tralakowie? Było powiedziane w fikcji, że ostrzał, że ostatni okręt ten z innej grupy ostrzelał ich silniki, więc zakładam, że oni tutaj kombinują nad zresetowaniem, żeby się wycofać. No tak, tego okrętu raczej nie chcą stracić w tak długi sposób. Jak bardzo ryzykujemy strzelając w tym pomieszczeniu? Nie masz pojęcia, kompletnie nie macie zrozumienia technologii, z którą macie do czynienia. Rozumiem, że do Mondo też coś... ogólnie rzecz biorąc, tylko dlatego, że Blacku wziął ten ruch, który mu daje jakąś wiedzę. Znaczy, mogę jeszcze raz go skopiować. To tak, to tylko dlatego w ogóle wiecie, że to FTL w ten sposób. Czy to jest moment na dyplomację? Nie wiem, co robicie? Księżniczko, w sumie nie wiem, to jest w tym momencie decyzja polityczna czy militarna? Czy my próbujemy z nimi się dogadać? Przejmujemy kontrolę nad napędem? To jest to sytuacja militarna. Księżniczka próbowała w dyplomacji i nie zadziałało. Dobra, więc nie wiem, flaszuję tymi sygnałami, tymi gestami, jaki plan do Ghosta. Co do mnie? Plan. Gestami się pytam o plan. Wiesz, macham rękoma migowym. Jestem w stealthie, nawet jak się odmacham, to tego nie zauważysz. Ale mamy przecież komunikatory, możemy szeptać do siebie albo wysyłać pingi. Snake. Tak. Co to?
Mogą nas posłuchiwać. No to wyślij tekstową wiadomość, to chyba będzie bardziej czytelny niż migowy. Gustaw wysyła wiadomość. Gdybym tylko miał ze dwa granaty. A nie masz jeszcze? Miałeś żadnych? No jeszcze nie. Dobra, Mondo się rozgląda, czy jest w stanie coś rozpoznać, albo coś mu daje pomysł, bo w walce bezpośrednio się nie przyda. Ale czy jest coś, czy mógłby zrobić interakcję technologiczną, żeby na przykład albo odwrócić uwagę, albo jakiś nie tyle crowd control, co tu jakieś iskry, tutaj gasnące światło na przykład. O, właśnie, czy Mondo jest blisko? Tak, zgaś światło. Ona ma, Ghost ma termowizję, ja mam noktowizję. Ale jeśli Mondo by na przykład współpracował z Azorem, Azor by się tam wślizgnął i znalazł jakiś słaby punkt, w który wystarczy trafić, żeby na przykład wszystko zrobiło boom! Albo zrobiło się gdzieś tam jakieś duże boom, które... Nie chcemy, żeby wszystko zrobiło boom, bo wtedy my też zrobimy boom. No nie, ale żeby to miejsce, gdzie oni pracują nad FTL-em, w sensie trafić w jakiś czuły punkt, nie to, żeby się światło zgasiło, tylko żeby ale na przykład... Ale jak FTL wypierdoli, to nas też wypierdoli. No. Nie znamy na tyle technologii, żeby zrobić Star Trekowego boom w jednym konkretnym miejscu, żeby wypieprzyć jeden monitor, który zabije całą drużynę żołnierzy. Gustaw patrzy wymownie na swój karabin, na te delikatne rzeczy, nad którymi oni pracują, na swój karabin. Wierzę, że jesteś profesjonalistą, który trafi w cele ruchome i żywe, a nie nieżywe. Szczerze mówiąc, myślałem bardziej o tym, żeby robić gen involvement przy dyplomacji czyjejś, no ale... A, no to okay. Dobra. Znaczy stwierdziliśmy, że... Ale to ze światem jest spoko. ...militarna, więc decision time, mi plan, że wysyłasz Azora, ja robię z nim jakieś, nie wiem, splątanie stulejek i pomoc. No. W sensie, że on jest jakby moimi oczami, a ja przez to, co on widzi, ogarniam tematy technologii i próby jakiegoś odwracania uwagi, czy też... Powiedzmy, że stoimy we dwójkę i patrzymy na monitory od Azora i ty mi, i w sensie patrzymy, i ty patrzysz, ty widzisz, co tam jest i wiesz, jak mogłoby to zareagować, a ja kieruję Azorem, żeby poszedł w prawo, w lewo, czy coś. I w ten sposób możemy wykryć jakiś sobie punkt. W sumie nie stoimy, tylko jesteśmy przy... Słowiański kuc, jakoś się staramy się za osłoną, żeby nas nie wyczaili i... A pod moim płaszczem na przykład, nie? No powiedzmy. Więc tu robimy taką pomoc, że jak dojdzie do walki, to żeby zanegować przewagę liczebną przeciwnika. Okej. Albo zrobić efekt zaskoczenia z naszej strony. No dobra, ale ogólnie rzecz biorąc, co chcecie osiągnąć, tak, poza tymi szczegółowymi planami, to... Ogólny chyba plan? Jaki jest wasz cel tutaj? Cel ogólny? Powiedziałbym przyjąć kontrolę nad tym pomieszczeniem. Okej. Drużyna się zgadza? Okej. No bo ja działam z myślą, że Federacja byłaby bardzo... Że jeżeli my przejmiemy kontrolę nad tym okrętem FTL-em, to mamy leverage w stosunku do ostatniego, do Tralaków i tak dalej. Okej. No tak, to będzie przejmowanie sytuacji, tylko właśnie my działamy, w sensie Mondo i Ghost działają pod kątem zrobienia sobie przewagi, czy też zanegowania przewagi liczebnej przeciwnika. Nie wiem, mówię właśnie jakieś odwracanie uwagi, jakieś iskry, gasnące światła, ale żeby właśnie nie pierdolło, żeby też nas nie zabiło. Innymi słowy, wy rozwrócacie te... No, paczki papierosów, a reszta eliminuje tych, co się skuszą. Tak, a Azor chodzi w tym, w kartonowym pudle. Kurde, że tu nie ma takiego jednego ruchu, który by pozwolił po prostu przejąć kontrolę nad sytuacją. To jest właśnie ciekawe, że na przykład Sprawlu jest. No nie?
Czy, nie wiem, czy z tego co opisujemy, to na przykład by było, że my, znaczy albo ja, albo Gustaw robimy get involved, a reszta robi ten ruch na walkę? Ja bym powiedział w ten sposób, że... Najpierw jest get involved twój albo Ghosta. Okej. Na co to by było? W sensie to byłby, nie wiem, interface, expertise. Znaczy to mogłoby być na przykład mój influence na Azora, żeby go wysłać i twój expertise na przeczytanie i rozpoznanie ciekawostek. Okej. Ma sens. Tak, pasi? Dobra. Dobra, to okay. Zaczniemy od... Dobra. Rozumiem, że mam rzucać. Tak. Na ekspertyzę. Tak. Okej. Może tym razem wyjdzie. Okej, okay, czyli macie jeden sukces, jedną porażkę przy tym pierwszej części planu, że tak powiem. No dobra, w momencie, gdy Azor wybiega, to zdradza waszą pozycję. Oh well. Plan nie przeżył spotkania z przeciwnikiem. Tak. Plan nie przeżył 10 sekund. Akurat się zdarzyło, że ktoś patrzył w tą stronę. Tak. Ale z drugiej strony sam Azor i jego działania, przynajmniej część przeciwników rozpraszają, w związku z czym mimo wszystko jeden sukces będziecie mieli do następnego, znaczy jedną poprawę będziecie mieli do następnego ruchu. Dobra. To w momencie, jak się zaczyna walka, to ja wyskakuję z osłony. Pewnie to jest jakieś barierka, więc opieram się dłonią, przeskakuję i tam. I po prostu karate. Karate. Okej. Okay. Czyli ogólnie, żeby rozwalczyć w zwarciu. Gustaw? No, well, to... Dobra, biegnę na szarze. Okej. Okay. Ray, czy chcesz jakoś im pomóc? Jak imię? Nie wiem. Masz na swój mieczek pojedynkowy. Dobrze. Nie no, pytam. Nie musisz. Nie, może nie. Nie sądzę, że to ona chciała tak stwierdzić, że się będzie pchać. Nie. O, właśnie. Każdy musi od czegoś, od czegoś zacząć. Dobijanie rannych. Ten... To wiejny taktik mimo wszystko. Okej. Dobra. Dobra, w takim razie poproszę najpierw o te random fizik. Mhm. 8. Czy chcesz sobie to poprawić? Zostawisz to Gustawowi. Poprawkę jedną, którą macie. Bez co może Gustawowi, bo jemu może kompletnie nie pójść. Okej. Okay. Mówi, że ja jeszcze nie miałem uchwiowego rzutu. Tak. Dobra. Okej, okay, to ja wybieram kombinację... A czekaj, on rzucił, czy? Na razie twój ruch rozpatruję. Jakby co, to zwrócę uwagę, że moje ataki mają... Czekaj, następujące ataki. Jakby co. Tak, to tym bardziej. Wybieram kombinację opcji drugiej
Czy mogę wybrać obie. The Exchange causes undesirable collateral damage and the battle shifts changing threats. Oh boy. To znaczy konkretnie. Jeden z żołnierzy, których przerzucasz przez ramię, leci prosto na inżyniera, który traci równowagę i przywala kluczem francuskim prosto w panel, rozbijając go, zaczynają się sypać iskry i kilku innych inżynierów zaczyna kląć po tralasku. Gustaw, poproszę twój rzut. Fizyk. Tak. Okej, więc w fikcji podejrzewam, że Lant zwrócił na siebie uwagę. Tak. Wszystkich. Ludzie latają, nie, tralaki latają wszędzie. Tutaj, a jak byli dosproszeni, to Gustaw wjechał w nich jak czołg. Aha. Okej. Udaje wam się przejąć kontrolę nad pomieszczeniem, ale Mondo, na tyle, na ile twój tłumacz uniwersalny rozumie to, co mówią tralaki, to w tym momencie wasz... Znaczy, w tym momencie napęd FTR zrobił się bardzo niestabilny. Czy mam jakiekolwiek możliwości spróbować to odkręcić? Wiesz co, z ich ogólną wiedzą na temat tego okrętu i biorąc pod uwagę, że cenią sobie swoje życie na tyle, że tymczasowo są gotowi, współpracować, to myślę, że możesz rzucić na patch-upa albo bardziej pasujący ruch. Jeżeli masz jakiś na swojej karcie. No to jest w sumie naprawa, nie? Tak. Okej, znaczy do patch-upa mam tylko upgrade, że mój patch-up dodaje plus jeden do klasy, do broni albo pojazdu. Znaczy na jakiś czas. Czego prawdopodobnie nie chcesz robić? Nie. nie będę kuźwa im z wasją okrętu. Ale później możemy go przejąć. No właśnie. No. Tak, ale na razie mi chodzi o to, że zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Zresztą technicznie pamiętaj, że jeszcze musimy tamten, co się strzela z nami, rozwalić. No zaraz się skontaktuj. Znaczy, mówię, sytuacja może rozegrać się na wiele sposobów i możemy znegocjować pod różnymi kątami, ale to zaraz. Patch-up jest ekspertyza, dobra. Może tym razem mi kurwa wyjdzie. Jezus Maria! Ja wybieram jedno? Tak. Tak. But you've reached the limit of what you can do, cannot reattempt. Okej. Okay. Czy to, co się wydarzyło, traktujemy jako major debility? Malfunction. Aha, no to opcje, że treat a malfunction. Tak. No dobra, udaje ci się ustabilizować na tyle długo FTL, że na moment wszystko gaśnie, po czym włącza się w normalnym trybie i czujecie skok. Oczywiście. Dobrze, dobrze, że nasz statek jest wewnętrzny tego okrętu. Tak. I ja myślę, że tu skończymy. Czy zostaliśmy właśnie uprowadzeni? Tak. Spoko. Jesteśmy w trakcie własnego kontu uprowadzania. Oni nas uprowadzili, kiedy my napadaliśmy ich statek. Podejrzewam, że po prostu... Wszystko było wklepane i to był wybór między albo FTL wybuchnie, zanim my zdążymy się ewakuować z naszego statku, albo
to, co się teraz wydarzyło. Nie, no aż tak wredny bym nie był. Wybór był między... albo jest wild jump, albo kontrolowany jump. Aha! A i tak czy siak jump by był. Zajebisty wybór. No, wild jump było, moglibyśmy być w jeszcze gorszej sytuacji. Znaczy, gorszej niż tam gdzieś i skoczyć tralakie uciekając z bitwy? Point. Oh well, ale Mondo nie wiedział, jaki będzie. No tak. Okej, okay, dobra. Ogólnie rzecz biorąc, wbrew pozorom to wam może pomóc. Biorąc pod uwagę, jak mam rozpisany charakter tych, z którymi się... No, będziecie musieli męczyć. Chyba, że ich wszystkich zabijemy. Znaczy, ja mówię, to... To pokazało, że ten okręt jest dla nich ważny, więc to automatycznie fakt, że my przynajmniej w części jesteśmy, jakąś kontrolę mamy, chociaż jeszcze... Tak, i przypominam, że oni są Proud Warrior guys. To mamy leverage, więc mamy coś, co możemy wykorzystać, żeby na przykład było... Wiecie co? Szkoda by było, gdyby ten wasz fajny okręt się, nie wiem, rozpiździł. Tak. Dalej siedzimy w waszej maszynowni i w każdej chwili możemy wam tu wszystko zepsuć, nie? Tak. Nie mamy zakładników. Może zginiemy, ale sporą się zabierzemy z wami, no i okręt też pójdzie w pizdu, więc to jak będzie. Dobra, wiesz co, ogólnie rzecz biorąc, zagramy to już na następnej sesji, ale podpowiem w ten sposób, że... Dla nich byłoby bardzo niehonorowe, gdyby w tej chwili was po prostu pozabijali, kiedy wy uratowaliście ich i ich święty okręt. Święty okręt. Tak, który dali im bogowie. A czy możesz zdradzić spoiler, że to jest jakaś frakcja rebeliantów nieuznawana przez ogólnych tralaków? Wiesz co, dobra, mogę dać spoiler trochę, co się dzieje. Tylko, bo to jest religijna herezja. Co? Nie, znaczy ogólnie rzecz biorąc to jest, u tralaków się zaczyna wojna domowa. O, no właśnie. Między ortodoksami a bardziej postępowymi. Bardziej postępowi wierzą, że ogólnie to, że inne rasy się ze sobą komunikują, jest okej. Okay. Natomiast konserwy uważają, że postępowi to, że w ogóle pozwoli pawonom na komunikację FTL i tak dalej, to już jest przesada. W związku z tym wszystkich, którzy zgrzeszyli kontaktami z innymi rasami, należy zniszczyć. Czy my jesteśmy na statku ortodoksów w tym momencie? Tak. Yep. Oh, well. This is gonna be fun.